Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Witam Państwa we wtorkowy poranek i zapraszam na informacje dnia. W Lizbonie trwają Światowe Dni Młodzieży. Jutro do młodych przybędzie Ojciec Święty Franciszek. Tegoroczne spotkanie przebiega pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Młodzi z całego świata przybyli do Lizbony. Po przygotowaniu na spotkaniach w portugalskich diecezjach przyszedł czas na centralne uroczystości. Te z udziałem papieża Franciszka rozpoczną się jutro. W niedzielę po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty prosił wiernych, by towarzyszyli mu modlitwą w podróży apostolskiej do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży. Bardzo wielu młodych ludzi ze wszystkich kontynentów doświadcza radości spotkania z Bogiem i z braćmi i są prowadzeni przez Dziewicę Maryję, jej jaśniejącej gwieździe chrześcijańskiej drogi, tak bardzo czczonej w Portugalii. Zawierzam pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży i wszystkich młodych świata. W miejscu, gdzie sprawowana będzie Eucharystia na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, był premier Portugalii. Chcę podziękować wszystkim za włożony wysiłek. Chciałbym również podziękować naszemu kardynałowi Americo Aguirre za jego inspirującą siłę, miłość, umiejętność budowania mostów, za jednoczenie tych, którzy są rozdzieleni i inspirowanie wszystkich do uczestnictwa w tym wielkim duchu komunii w ten wyjątkowy moment. Wyjątkowy moment, który pozwala temu wydarzeniu stać się czymś więcej niż jest, obecnością Jego Świątobliwości, ale przede wszystkim momentem przemiany całego terytorium oraz wzmocnienia i docenienia obszaru metropolitarnego Lizbony. Papież ma wylądować w Portugalii jutro o godzinie 10. Ceremonia powitania Ojca Świętego przy Pałacu Prezydenckim rozpocznie się o godzinie 10.45. Papież będzie spotykał się z młodzieżą na modlitwie, sakramencie pojednania czy w ośrodkach pomocy i charytatywnych. Papież Franciszek spotka się także z wolontariuszami. Młodzi wraz z Ojcem Świętym będą się modlić w Fatimie, miejscu objawień Maryi. Ważnym punktem będzie także wieczorne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Światowe Dni Młodzieży potrwają do niedzieli. Wtedy też po Eucharystii kończącej spotkanie poznamy państwo, które będzie gościło młodych na kolejnych Światowych Dniach Młodzieży. Dziś przypada 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości będą się odbywały w całym kraju. Centralne w Warszawie rozpoczną się o godzinie 17. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę. Ich cel był jeden – wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej niepodległa Polska. W godzinę W, czyli wybuchu powstania o godzinie 17, przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające. Wezmą w nich udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także ministrowie Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Wcześniej prezydent złoży wieniec na grobie generała Antoniego Chruściela Montera, dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Przed południem Andrzej Duda upamiętni ofiary niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku na warszawskiej Ochocie. Z kolei premier odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie przed tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz przy dzwonie Montera złoży kwiaty. Te miejsca co premier odwiedzi także marszałek Sejmu. Weźmie też udział w uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Na wieczór zaplanowano uroczystość złożenia kwiatów na Kurhanie, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska. Odmówiona zostanie również modlitwa międzyreligijna przy pomniku Polegli Niepokonani. Wieczorem na dziedzińcu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u odbędzie się widowisko słowno-muzyczne IPN-u pod tytułem Bunt wznieci słowo poety. Na koniec dnia na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się koncert. Warszawiacy zaśpiewają niezakazane piosenki. Ożywienie na rynku mieszkaniowym. W odpowiedzi na duże zainteresowanie rządowym kredytem na pierwsze mieszkanie deweloperzy odmrażają wstrzymywane inwestycje. Część potencjalnych kredytobiorców rezerwuje mieszkania, które jeszcze nie powstały.
Z początkiem lipca ruszył preferencyjny 2% kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Zainteresowani złożyli już kilkanaście tysięcy wniosków. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że do końca roku będzie ich ponad 50 tysięcy. To z kolei ożywiło rynek deweloperski, zauważa wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki. Dzisiaj w wielu dużych miastach mamy wyprzedaną ofertę na rok 2024 i dużą część 2025 roku. W tej chwili w całej Polsce jest dostępnych około 95 tysięcy lokali. Deweloperzy korzystają z nowego programu mieszkaniowego i zapowiadają zwiększenie inwestycji, ale nie wszędzie jest to możliwe. Odmrozili i właściwie wprowadzili wszystko, co mogli, czyli tak naprawdę chcieliby wprowadzić do sprzedaży więcej, ale nie mogą, ponieważ nie mają czy to działek, czy pozwoleń. Jeszcze niedawno klienci wybierali z puli gotowych mieszkań. Teraz praktycznie kupują dziurę w ziemi. Tak wysokie zainteresowanie powoduje wzrost. W stolicy średnie ceny nowych lokali w ciągu roku wzrosły o 10,5%, w Krakowie o 18%, a w Szczecinie o ponad 15%. Wzrost cen cieszy deweloperów, ale może zniechęcać przyszłych klientów na nowe mieszkania, podkreśla ekonomista dr Bogdan Piątkowski. Cena jest podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie, więc jeżeli po prostu cena będzie rosła szybciej na rynku nowych mieszkań, to będą kupować mieszkania na rynku wtórnym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera także tych Polaków, których nie stać na kredyt mieszkaniowy. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował o przekazaniu kolejnych środków dla samorządów na programy mieszkania komunalne. W tym roku wydatkowaliśmy już ponad miliard złotych na budownictwo komunalne, bo dzisiaj ponad ten miliard mamy 350 milionów złotych. Z tych pieniędzy będą budowane nowe mieszkania oraz remontowane te, które już są w dyspozycji gmin. Najwięcej pustostanów, czyli mieszkań, które są zdegradowane, posiadają samorządy. Kolejki po mieszkania komunalne są długie w większości gmin. Szczególnie trudna sytuacja jest w dużych miastach, podkreśla wiceprezydent Torunia Adrian Mul. Człowiek tak z serca chciałby pomóc, a nie zawsze ta możliwość pomocy jest. Dlatego te środki, szczególnie na zagospodarowanie tych pustostanów, są na pewno bardzo potrzebne. Jak podkreśla ekspert do spraw finansów Paweł Dołkowski, program to ważne wsparcie dla osób i rodzin o mniejszych dochodach. Każdego stać, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rodziną. W tym momencie tutaj rola państwa, żeby wesprzeć właśnie te osoby najniżej uposażone i dać im szansę na własne mieszkanie. Dzięki programowi Mieszkania Komunalne w tym roku wyremontowanych zostanie ponad 6600 lokali mieszkalnych, ponad 280 miejsc w schroniskach dla bezdomnych i 160 miejsc w noclegowniach. Rozpoczął się sierpień, miesiąc abstynencji. Wczoraj o trzeźwość narodu rodzina Radia Maryja modliła się w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym. Uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita przemyski, ksiądz arcybiskup Adam Szale. To już 19. spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość narodu. Miejsca piastowego popłynęła modlitwa o dar życia w trzeźwości dla całej naszej ojczyzny. Nadużywanie alkoholu w Polsce, jak pokazują statystyki, to bardzo poważny problem. Według szacunków rocznie średnie spożycie czystego alkoholu na mieszkańca Polski wynosi ponad 10 litrów. Osób pijących ryzykownie jest od 2 do 3 milionów, a uzależnionych około miliona. Za tymi liczbami kryje się wiele ludzkich dramatów. Nadużywanie alkoholu ma destrukcyjny wpływ na życie jednostek i ich rodzin w każdym wymiarze – fizycznym, psychicznym i duchowym – mówi przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Miejsce piastowe jest bramą, przez którą chcemy wejść do apostolskiego dzieła troski o trzeźwość polskiego narodu. Dzieła opartego na modlitwie, na poście i na służbie bliźnim. Jest to dzieło bardzo potrzebne. Z miejsca piastowego popłynęła prośba o dar dobrowolnej abstynencji w sierpniu, który jest miesiącem szczególnej modlitwy w intencji trzeźwości naszego narodu. Przyszłość Ukrainy może rozstrzygnąć się podczas szczytu pokojowego w Arabii Saudyjskiej.
Swoje uczestnictwo w spotkaniu potwierdziły Stany Zjednoczone. Wśród zaproszonych nie znalazła się jednak Rosja. Arabia Saudyjska będzie gospodarzem rozmów na temat planu pokojowego dla Ukrainy, przekazał New York Times. Zaproszeni zostali m.in. wysłannicy z USA, Brazylii, Chin i Indii. Stany Zjednoczone potwierdziły swoją obecność. Oczywiście popieramy ten szczyt. Od dawna mówiliśmy, że ważne jest, aby Ukraina kierowała wszelkimi potencjalnymi dyplomatycznymi rozwiązaniami tej wojny. Dlatego cieszymy się, że w tym szczycie będą uczestniczyć kraje, które będą rozmawiać bezpośrednio z Ukrainą. Na spotkanie nie zaproszono Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja będzie miała oko na to spotkanie, ale będzie musiała w pełni zrozumieć, jakie cele są ustalane. Ubiegłej nocy drony zaatakowały Moskwę. Według władz rosyjskiej stolicy kilka z nich miało zostać zestrzelonych, próbując wlecieć do miasta, ale jeden uderzył w wieżowiec w centrum biznesowym. To był dron, wleciał do budynku. Najważniejsze, że wszyscy żyją i mają się dobrze. Nie ustają ostrzały Ukrainy. W Charkowie doszło do co najmniej dwóch trafień, jednego w budynek szkoły, a drugiego w centrum miasta. Jedna osoba została ranna. Nie ustają również ataki rakietowe. Do 53 wzrosła liczba rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg w centralnej Ukrainie. Zginęło 6 osób, w tym 10-letnia dziewczynka i jej matka. Były to dwa pociski Iskander. Rakiety były skierowane w budynek mieszkalny przeciwko cywilom, zwykłym ludziom, dzieciom. To jest terroryzm, którego nikt na świecie nie nazwie inaczej. W ciągu ostatnich 9 dni ostrzałów miejscowości położonych nad Morzem Czarnym Rosjanie zniszczyli 180 tysięcy ton zboża. Kolejne informacje dnia w telewizji Trwam rozpoczniemy o godzinie 10. Już teraz na nie Państwa serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.